godzinie 10 dostaliśmy wezwanie na ulicę Kochanowskiego o prawdopodobnym podłożeniu ładunku, który znajduje się na przystanku autobusowym w Neseserze. Nasze działania, jakie podjęte zostały, to było wyznaczenie strefy niebezpiecznej, strefy zagrożenia, dokonanie pomiarów przyrządami pomiarowymi, jednak nie wykazały one żadnych wskazań. W tej chwili czynnościami kieruje policja, oczekujemy na psa, który zbada, czy w Neseserze może znajdować się niebezpieczna substancja bądź bomba.